Siemanko, jestem Szary, a ze mną jest panna Alien. Siemanko, ja jestem Elina, ze mną jest kawaler Szary oraz kawaler jeszcze? Już? Albo już nie? Nie, już nie, już nie kawaler. Już nie, kawaler Zakrebla. Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Tak, gościnnie, Już do was biegnę nawet. Bardzo ładnie go słychać. Tak, dzisiaj. Bardzo ładnie go słychać. No i cóż, jesteśmy na naszym nowym domku, nasz stary domek już powoli umiera. O, Wertezałkę. On przeglądał nam starting skrzynki. Starting backup. On przeglądał nam skrzynki, czy ktoś coś nabroił, wiesz o tym? Nie. Tak. Ale chodzi o to, że ktoś coś nabroił, skoro nam skrzynki. Fajnie. Przegląda. Co, mówię, bo zobacz, widzisz, on wszystkie skrzynki przegląda. No trudno. A poczekaj, jego troszeczkę gimbusów, także... Jego glina, Wertes glina. A, Wertes. Glina jest w drugim domku. Tylko jeden stack? Pozdrów co tak widzów cało? Alien. No dziękuję. Postek mi je. Dobra. Postek mi je, ale go zaraz tu siekiernę. Siekiernik, ja ci pomogę. A, już nie zdążyłam. Tu jest glina Werteza. Wertezy. Wertezałkę. Wertezy. Myśli. Taka ciężka jest, że... O, może otworzyć. Zaku, co ty robisz? Dobra. Ukradłeś nam marchewkę. Tak, mam nadzieję, że tutaj ta plantacja marchewek nie zniknie nagle, bo ja tutaj podchodzę i sobie zabieram. Ale ty odsadzasz i zamykaj drzwi. Tak. No to jego odsadzasz dobrze, bo jeszcze spontanik bierze, jeszcze ten bierze, tamten bierze, tak, także... generalnie jest malutna mniejsza by chyba było, papa gdyby... na serwerze, z której wszyscy korzystają. Co by było, gdyby nie Alien? Tak. Co po niektórych ja wam systematycznie podbieram, bo na pustyni jeszcze nie zrobiłem. Patrz, sobie, na razie tam tego buduję. Nawet, no. Porządny. Ale tak? Się do tego przyznaję. Dlaczego nie mogę? A więc wracając do właściwego odcinka. Szary? Jeszcze nie wracając, chcesz diamenty za ten? Za. Wertes nam zostawił jabłuszko i kurczak. Za miedź, za metalo. No, żelazo sobie zebrałeś. Żelazo. Z Alien się rozliczaj, Alien. Chcesz? Tutaj surowcami zarzucaj. Ja nie wiem, czy ja zarządzam, bo to szary kopię. Chcesz diamenty? Ile diamentów za ile żelaza? Mam dobrego diamenta. Mam go tutaj, patrz. Czekaj. Patrz, tu widzisz, tu dobry diament, tu. Posłuchaj, bo coś zaraz zrobię. Jestem taki bogaty, trzymajcie diamenty za darmo. Zaraz coś zrobię. Jesteśmy po diamencie za stak żelaza. Chciałam cię do kominka wrzucić, no niestety. Macie jeszcze lapis lazuli. Nie, chcę lapisu. No co? Nie, wiesz co, na kafelki się przyda. No dobra, przyfarbuję wam owce na niebiesko. Dlaczego nie działa nam tego? Ale. Aha, bo ja kilofem otwieram, okej, drewnianym się dziwię, czemu? Diamentem otworzymy, auć! Dobra. No i tak, no to co, idziemy przekopywać. Do właściwego odcinka. Tak. Jesteśmy już w nowym domku. To jest nasz nowy domek. Już się przeprowadziliśmy ze skrzynkami. No i pomału się tu urządzamy. Nie mamy żelaza, tak, tylko jedynie... Nie mam żelaza, ale to... Ja mam, wiesz co, ja 10 przyniosłem żelaza. Ja mam tam gdzieś 4, ale cicho, bo nam zaraz za Juma. Postawię ciasto, żebym była gotowa, gościnna. Proszę bardzo, ciasto sama sobie dzięki, na ziemię. Z podłogi nie jem. Na podłodze. Z ziemi nie jem, jesteś gościnna. Stracę to ciasto. Postawię ci drugie. Taka gościnna przychodzi do niej. Gościa, ona żyje z podłogi. Ja chyba będę musiał wyłączyć czat, bo to się robi tak dość nieprzyjemnie. Nieprzyjemnie się robi. Dobrze, ja też wyłączę czat, bo idę sobie, znaczy nie sobie, tylko rozbierać domek. Potem przekopiemy jeszcze ten. A ty mała szmato koścista. Ty niedobra, ty. Chciałeś mnie zabić. Jak widzicie, stary domek się rozbiera, jest w rozbiórce. Piszmy dalej tak samo, jak pisaliśmy. Co? Poczekaj. Zacznijmy od góry może, co? A! Zacznijmy od góry. Nie. Wszystko jest...
Czyste. Co miałem pomysł, żeby w ogóle spalić dach. Ale nie da rady, nie, dlatego, bo tu jest wyłączone spalanie dachów. A, już jest wyłączone? Będę... Masz siekierkę? Spalanie dachów. Mam. Masz siekierkę? Tutaj... Drewno! Ja potrzebuję ty rozbieraj... drewna. Ty już nam zajmowałeś tyle rzeczy, że... Ja będę rozbierać śnieg. O, no bo najłatwiejsze, co? Nie, bo nie mam siekierki. Ja wiem, czy najłatwiejsze. Podobno tak. Ilość czasu. To samo, wszystko to samo. Ja wyłączam czat, bo... Czekaj, no ja też wyłączę czat. Wrócę. Nie ma sensu. Pomogę wam. Będziemy dawać reklamę. Tak. No i tak. Chyba będzie tak kogoś tutaj opierdzielić tak fajnie. To wam jutro wrzucę coś ciekawego. To wam jutro wrzucę. Będziecie zaskoczeni. Będą zaskoczeni. Ja nic też... Nie, ja nic nie powiem. Szery nago. Tak, ja nic nie powiem, nie. Nie proście mnie o to. No albo dzisiaj jeszcze w sumie, bo jeżeli to nagrywamy dzisiaj, a postaram się wrzucić to jutro, to może jeszcze jutro nawet. Szery, jak będziesz usuwał drewienko z podłogi, to uważaj, bo ja już usunąłem śnieg. Dobrze. To żebyś tylko nie spadł, chociaż... A poza tym, to zamierzam w tym nowym domu jeszcze budować piętro, jedno. Jeszcze jedno piętro? Tak, właśnie teraz mi to przyszło do głowy. A, ty. Oj. Albo taras z basenem. Zaakceptuj, Sherry, proszę. Taras z basenem. Ale przecież ty byłeś na górze. Tak, ale poszedłem wam pomagać. Patrz, tak się pomaga. Dobra, ja muszę sobie łopatę tutaj Fire dać. Młode on. A sobie trochę głupio poszedłem. Zaraz to naprawię. Zaku, ty masz czat włączony? Nie. Ja nie nagrywam nic. No dobrze, ale mogłeś mieć czat włączony i powiedzieć, czy oni... Mówiłam, uważaj, czy oni dalej tak piszą, czy nie piszą. Tak już. A czat! Ja zrozumiałem czas! Czat! Ja zrozumiałem czas i myślę sobie... O Boże. Ej, a to drewno, co sobie tutaj ustrugam, to mogę zabrać? Możesz sobie zabrać. Ja dziękuję. To miała być pomoc, ale spoko. No pomagam. Miała być zabieram pomoc. Zabieram wam drewno. No, to pomagasz bardzo. On jest jak starzy budowniczy w Polsce. Tak. Stawiali krzywo ściany, jeszcze 10 kilo cementu zajumani. No dokładnie, dokładnie tak właśnie. Auć, to bolało mnie. A potem przychodzą mi robić okna w domu i muszą prostować ściany sprzed 20 lat. Dobra, włączę czat, bo muszę. Zrobię sobie tutaj na tym serwerze small business, będę rozbierać domy. Murzynem do rozbierania, za przeproszeniem. Było tak na pewnym serwerze. No to Firelands musicie, wiesz, zatrudnić. Tak, bo tam jest do kogoś, proszę do noszenia kobla, także spoko. Załapiesz się. O. Będziesz białym murzynem. Do noszenia kobla. Chłopcem na posyłki. Chłopcem do kobla. Ej, by the way, czy to nie jest też drewno, które było tam, co ja sobie budowałem domek? Nie. Nie. A po czym poznajesz? Po strukturze, wiesz co? Tak. Jezu, creeper! Nie wybuchają, spokojnie. Nie wybuchają? Nie, na szczęście, bo... I tak go zrobię, to denerwujące, robię sobie budowlę. O, jak fajnie, nagle dwa creepery. Nie, ja już go unicestwiłam już, spokojnie. Unicestwienie. Rozbroiłam go, także spokojnie, już nie będzie wybuchał. Przeciwnik jest zombiakiem. Okej. Dobrze rozbieram wam dom? Tak, pewnie tak. No, patrzcie, gdyby nie ja, prace dalej by stały w miejscu. Tak, no pewnie. A na razie to stoją w miejscu tylko zapasy nasze. Tak. Wszystkie drewno. Miałem dwa staki żelaza, już ich nie mam. No, i drewno, i żelazo, i wszystko po prostu. I żelełko biorą od nas wszystko po prostu. Szedł, zajumał i wyszedł. Tak, dokładnie. I tyle widziałem moje żelaza. Jak dobrze pójdzie, to w następnym odcinku może was zaproszę do mnie. Jak może, skończę może, to wszystko. Rozumiesz? No bo chcę skończyć, wiesz, może. I chcę wtedy pokazać ludziom, może że... Może was zaproszę. Może zrobię wam tą łaskę i was zaproszę. Nie no, po prostu jest nieskończony i wiesz, tak smutno. No dobra, my swoje wiemy. Nie lubię piaskowca, wiesz? A ja lubię. Lubię. Mój piaskowiec jest inny. Jest magiczny. Jest piaskowy. Piaskowiec jest nadal cheap, no. Czemu cheap? Ja Firelandsa wynająłem do wydobywania. Aha, okej. Okej. Co za leń, po prostu, co za leń. Dobra, ja będę zbierać, dobra? Bo tutaj szkoda tego. Łapka w dół za kreble. Łapka w dół.
łapka w dół na waszym filmie. Nie na twoim. Nie na twoim. Oj, taka cisza się zrobiła. Ja wrzucę taki link do tego, do filmu Zagrebrze, żeby będzie nic złapkować. Zakuło, ale trochę drewna nam zostaw, nie? No bo wiesz. Co? Trochę drewna nam zostaw. Mam masę drewna. Daj spokój, dobra, was taki jak mamy dużo drewna, to spoko. Skoro tak uważasz, to spoko. No mam za domem prawie las, także... Prawie las. A co mu brakuje, żeby być pełnoprawnym lasem? Pełnoprawny las może. Powiem ci tak. Może inaczej. Góry i kamień wrastają w drzewa, więc to nie może być las. Dobra. Widzę, że tam już rozbudowujecie górę. What the fuck? Ups, spadło ci się, widziałam. No ja też spadłem, myślałem, że tam jest jakieś podłoże i nagle zrobiłem... Mówiłam, żebyście uważali, bo ja już śnieg usuwałam. Jakieś podłoże. Mówiłam. Tyle drewna, tyle wygrać! Boże, trzymajcie mnie. O Boże, ktoś wykopał 16 tysięcy kamienia. O Boże, jak fajnie. 16 tysięcy. Trzeba wyłączyć czat. Po co komu 16 tysięcy kamienia? Do budowy. No bez przesady 16 tysięcy! Do budowy. A ty myślisz, że ile tam do picza od zamku było? No, kruptowane? Ktoś znaczy, po prostu przekopuje czanki. What the fuck? A. Co? Nic. To o co chodzi? Chcę trafić w drewno i mi znika. Bo to zaku. Kuchaj, zaku szaleje. Specjalnie na potrzeby waszego filmu zrobiłem sobie magiczny kilof. No właśnie widzę. Chciałem powiedzieć, że masz enchantowaną siekierkę i dlatego tak kozaczysz. Właśnie, Elien, dlaczego nie mamy enchantu? A ja bym się właśnie... No mówiłam ci, że chcę. Ja mam wszystko, możecie do mnie wpaść. No, jak nas rozkradłeś tutaj ładnie, no to mówisz teraz, że możemy do ciebie wpaść, ty. Niedobre, wszystko nas pożyczasz. Oszukali mnie. Wszystko pożyczasz i teraz możecie do mnie wpaść. Wpadajcie! No właśnie, łaskawie sobie weźcie. Łaskawie sobie weźcie, ten zakup. Ej, ja nikomu nie bronię. Ej, nie oburzaj się. Co cię to wpadajcie? Dobrze, będziemy wpadać. A ty się nie stresuj, Zaku, wszystko jest okej. Okay. Wszystko jest dobrze. Wszystko jest okej. Wydech. Siadacie na mnie. Wdech, wydech. Mamy siadacie. Na ciebie ciśnienie. No Boże. Grrr. Grrr. O, pokażcie, jak ładnie przefarbowałem owce terrorystki. Nie. Jesteś okropny. Zaraz je będę odfarbowywać. No, będzie za karę odfarbowywać. No, mam potrzebowałem tam, dużo czerwonego barwnika, przy okazji sobie zbiorę. Tam są owce terrorystki czerwone. Zabawkę. Mam twoją ulubioną zabawkę. Z dildo? No prawie. Okej. Okay. Ona wie co. Ja nie wiem. Dildo. Czym ty się lubisz bawić na serwerze? Jak to brzmi? Czy ja o czymś nie wiem? Bo jakoś nie kojarzę. Wajchę mam. A wajcha, no tak! Ostatnio się bawiłam wajchą przecież. No jasne. Muszę sobie taką wajchę postawić w sypialni. Creeper! Jeb. Nie wybuchają ponoć. No nie, nie, ale nie niszczą w sensie, nie? Wiem, żartuję przecież. Ty mnie tu stresujesz. Ty, to jest drzewo z tego, nie? Z lasu. W sensie z dżungli. Nie było zbyt odkrywcze. Chodzi mi o to, czy na dole mieliście drzewo. Drzewo pochodzi z lasu. O Boże. No nie wiem, Zaku, czy może pochodzić skądś jeszcze. Może z pustyni. Albo... Sodołę też rozbieramy? Drzewa rosną na piasku. Chyba... Czemu wybrałeś już schody, jak ja nie mogę teraz oczywista, na górę wejść? Oczywistość. Sodołę też chcecie rozebrać? Poczekaj, moment, bo my jeszcze nie wiemy. Jeszcze nie zaraz, pierw domek. Nie piekli się tak. Jesteśmy młodym małżeństwem, to jeszcze jesteśmy niezdecydowani. Ja jestem szybki. O Boże. Za mały staż. Dopiero staż. Drugi dom budujemy. Ej, ej, ała! No. Co ty jej robisz? Co ty robisz moją żonę? Te drzwi, musisz je wymienić. Cię gwałci. Drzwi cię gwałcą? Tak. Boże, nie mamy w skrzynkach miejsca.
Ja tam znalazłam jakieś miejsce, ale nie ma zbyt dużo. Dobra, tu jest też jeszcze miejsce. Za dużo tego śniegu, słuchaj. Pomysł rozbierałem domku był taki sobie. No, olać. No teraz takiego czegoś to mnie nie zastanawiam. Macie nożyczki? Nie wiem. Dobra, podjęłam wam trochę tego. Ej, to może zrób parę skrzynek na drewno na przykład. O, żeby Zaku miał łatwiej do zabierania. Zaku zaraz dostanie w łeb. Zaku to zaraz zrobi nam właśnie skrzynki na drewno, bo Zaku ma najwięcej drewna. Nie? Tak. Zaku się nudzi po prostu, nie ma co robić teraz. To się... Nie, ja potrzebuję po prostu drewna na A do czego ci drewno? Na ten, nie na drabinki, tylko na... no. To, co ogradza ogrodzenie. Aha, a to my nie potrzebujemy na ogrodzenie. Wy już macie za dużo ogrodzeń. Ciekawe jakich? Gdzie masz no tu tutaj, patrz, tutaj przy tych czerwonych owcach. Ale my potrzebujemy na ogrodzenie takie, wiesz, całego naszego, wiesz, tej... Po pierwsze... Wiesz, takiego zamierzam tego dyskutować ze złodziejami Dirta. Nie Dirta, tylko deski. Desek. Kto ci tu kradnie Dirt? Owce, czerwone owce. Mam was wszystkich. Dirt też tu położę jeszcze. I to położę. Dobra, tak czy siak, Sherry, bo nie wiem, ja na górę już nie wejdę. Nie wiem, jak ty na górę wchodzisz. Ja myślę, że na razie to przejmiemy. No przecież nie wszystko naraz, tak? Jesteśmy robokopami i musimy jak sobie nie, radzić. Jak tak? To chyba ty. Ja nie czuję się jeszcze metalowy. Jeszcze? Czyli jeszcze troszkę. A, sorry, rozebrałem wam owce i nie mogę ich przefarbować. No jak rozebrałeś owce? Przecież nie możesz farbować owiec, które są rozebrane, tak? Tak, wiem. Teraz się dowiedziałem. Rozbierać. Bo owce i tak im odrośnie wełna, przecież czerwona. Nie możesz. Nie możesz rozbierać owiec, które farbujesz. To jest logiczne, to nielogiczne, tak? By było. No właśnie. Nie, czemu? To jest Minecraft. Tu jest wszystko możliwe. No właśnie, niekoniecznie. Nie, w sumie nasz dach pływa w powietrzu i nic się nie dzieje. Inspektor budowlany by tego jakoś nie zatwierdzał. Ej, ale mogliby wprowadzić jakąś fizykę, że wiesz, na przykład, tak jak teraz, że dach ci spada ściany, na nie, a nagle dach robi takie... No, dach na głowę. Ci spada na... Zaakceptuj, Sherry, bo byłem odłożyć drewno. No super, nie akceptuj, nie akceptuj, nie Dobra, akceptuj, nie. Czekaj. Muszę was skrzynek zabrać. On ma różowy hełm na głowie. Który skrzynek? Tu nie ma. Gdzie jest drewno? Ty też jest od naszych skrzynek, no ej, bez przesady, Zaku. Drewno. Czekaj! Wchodzę. Ciężko ci do lasu iść? Nie, tego nie potrzebuję, nie, tego też nie chcę, nie. Ej! Ej, prawie mnie zabiłeś na szota. Nie? Ja mam półtora staka przy sobie. Chcesz jeszcze raz? Przepraszam. Uciekaj. Ja mam półtora staka przy sobie. Drewno, bo jesteś niedobry. Dobra. Ej, ale to dobra broń jest. To dobra broń jest. Skuteczna. No widzisz? Jaki enchant? Jakikolwiek. A co tutaj spontanik robi? No buduje się. Jest dogrzecznym sąsiadem. Dowiesz się jak aha, zobaczysz. Bo on na początku postawił takiego wielkiego klocka nieforemnego. Iglo. No iglo. Mamy skrzynki, Ale zapierdziela, ale zapierdziela. Wow, faktycznie. Ale leci. Ale mu to poszło szybciutko. Ale idziesz. Tu jest skrzynka wolna. I tu jest skrzynka wolna. I tu jest skrzynka wolna. I to wszystko. Nie wiem, czy gdzieś jeszcze są jakieś skrzyneczki pochowane. No i znowu spadłem, super. Bardzo ci to dobrze. Dobrze jesteś. Rozbieram ci dom. Dobrze, że dom. Aha, spontanik jest z dziewczyną, czyli do nas nie dołączę. Jak z dziewczyną? A, z dziewczyną. Ty, dziewczyną. Ja zrozumiałem, że spontanik jest z dziewczyną. No, ja też tak rozumiem. Tak zastanawiałem, kiedy? Ale czasami jest. Nieprawda, spontanik jest bardzo w porządku, chłopakiem. Czy ja nie powiedziałem, czy dziewczyny są nie w porządku w takim razie? Czy ty coś, nie wiem, sugerujesz? Nie, ja po prostu mówię. Stawiam wam skrzynki, nie wiem, czy widzisz, że tutaj jest dużo skrzynek już. Nikt ciasta nie zjedz, ja zjem. O, akurat dzwonią. Okej. Spoko. Dobra. Dobra. No. Wiesz co, ja powiem? No. Że ja się pożegnam teraz. To się pożegnam. Czemu? Teraz już się żegnasz? Ja jeszcze domu tobie nie rozebrałem. Ja się pożegnam, tylko się najem. Ustaliliśmy sobie, że odcinek będzie tyle. 15, 12, 20 minutowy. Poczekaj! Ej, to jak już rozbieram wasz dom, to ja jeszcze lecę rozebrać Alien. Chodź tu. Spieprzaj! Cześć wszystkim!
Nie, dobra, przepraszam. Jezu, się Nazaretu, jak ty bijesz! A, nie patkać? A, dobry Sherry, dobry Sherry. Jej! Moją żonę tutaj molestuje. Czekaj, czekaj, odejdź. Nie, dobra. Nie, bo jeszcze jeden strzał i ja nie żyję. No to się żegnamy. No to się żegnamy. Pa, pa. Nie mam nic. Pa, pa. Zapraszam was do subskrypcji i do komentowania. Za kół. Kanału Sherry Play. Kanału Alien.